Cześć, jesteśmy w Krzeszowie. Tutaj odbędzie się kolejna edycja Krzeszowskiej Strzały. Zapraszamy do prezentacji trasy w tym filmiku. Nie ma co tracić czasu, ruszajmy na trasę. W tym miejscu będzie start i meta wyścigu Krzeszowska Strzała. W tym miejscu kolarze będą mieli start oraz metę wyścigu. Ruszamy na dalszą trasę wyścigu. Kolarze będą mieli prosty start, trochę wąsko. Można. Skręt będzie w lewo. I wąwozem na dół zjeżdżamy. Następnie kolarze skręcą ostro w lewo. Teraz mamy lekki odpoczynek po podjeździe na płaskim. To jest jedyne miejsce, gdzie jest płaski teren. Chociaż nawet tak za bardzo nie, bo już się zaczyna zmniejszać i jest lekko z góry. Że przyjadą Krzeszówkę, gdzie udadzą się w stronę Kamionu. Teraz będzie lekki zjazd, około 1%, ale wąsko, więc będzie trzeba uważać. Szybkości po zakręcie, zero odpoczynku na trasie. Lekka góreczka, techniczna trochę, bo po zakręcie 8% nachylenia. Sekwencja z zakrętu w prawo i teraz w lewo. I za około 50 metrów jest zjazd. Jesteśmy w Kamionce, jest zjazd, dosyć szybki, szeroka droga. Teraz mamy troszeczkę prostej. Spadkowa 1%. Kierujemy się w stronę podjazdu kolejnego, trochę dłuższego, drugiego największego na tej trasie. Tu rozpoczyna się kolejny podjazd. Nachylenie około 8%. Wymagający podjazd na tutejszej trasie. Jesteśmy na szczycie podjazdu, gdzie nastąpi zjazd i skręcimy w lewo pod podjazd na Kościół. Zjazd w stronę podjazdu pod Kościół. Dosyć szybki zjazd, szeroka droga.
Właśnie się kończy zjazd. Kolarze na tym zjeździe przed samym rondem będą musieli skręcić w lewo w stronę podjazdu, który kończy rundę. Ostatni podjazd wyścigu jest dosyć wymagający i największy na tej trasie, bo ma około 18% nachylenia, gdzie co jechać. Początek płaski, dosyć jak na takie górki. Jak na razie mamy 5% nachylenia, dosyć łagodnie z początku, ale będzie coraz gorzej. Robi się coraz gorzej. 8%. Od tego momentu zaczyna się największy podjazd. Nachylenie już do wyżej 12%. Dochodzi do momentu 18%. Do pokonania będzie 8 rund. Z metą na szczycie.